Po zakończonym spotkaniu o piąte miejsce przed kamerami zawodnik WKK Wrocław, Michał Kroczak. No niestety nie udało wam się wywalczyć piątego miejsca, to wasi sąsiedzi z Zamiedzy cieszą się z tego zwycięstwa. Michał, podsumuj udział waszego zespołu ze strony zawodników. Jak to wyglądało? Powiedz coś na koniec, podpowiem ci, podziękuj kibicom, podziękuj może sponsorom waszego zespołu. To było bardzo ciężkie spotkanie, zawsze derby są wyzwaniem zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Znamy się bardzo dobrze, oba zespoły wiedzą, jakie są nasze dobre strony, my wiemy, jakie są ich dobre strony. No niestety przegrywamy po zaciętym boju, dwoma punktami. Troszeczkę zabrakło cierpliwości i wyrachowania w ostatnich momentach. Ale dziękuję wszystkim za walkę. Chłopacy pokazali naprawdę charakter. I dziękuję w ogóle za sezon, bo to ostatni mecz w sezonie. Dziękuję bardzo. Przed nami trener ekipy WKK, pan Łukasz Dziergowski. Panie trenerze, no nie udało się zająć piątego miejsca, ale należy pogratulować to spotkanie razem ze Śląskiem. Wasz zespół stworzył, no myślę, że godne spotkanie, jak na walkę o piąte miejsce. Marne to pocieszenie, no jednak przegrana w ostatnim spotkaniu, ale myślę, że no nie powinniście być jakoś bardzo niezadowoleni z tego turnieju. No trudno, nie udało się awansować do czwórki, ostatecznie zajęliście szóste miejsce. Proszę podsumować całe te mistrzostwa, może i cały sezon. Przede wszystkim to chciałem podziękować kibicom, którzy z nami tutaj przyjechali i przez cały turniej nas dopingowali bardzo gorąco. Nawet tym najmłodszym, takim trzyletnim, którzy już potrafią śpiewać piosenki o WKK, to bardzo miłe. No generalnie cały sezon był bardzo trudny, bo chłopcy z dwóch roczników, musieliśmy to połączyć w jakąś jedną całość. Jest rocznik 2001, który gdzieś tam no jest zauważalny w Polsce, zdobywał Mistrzostwa Polski. Jest rocznik 2000, który no musiał no coś udowodnić, że też jest wartościowy. Udało się tak naprawdę, jest sezon, który można powiedzieć, że był sukcesem, bo ten zespół się stworzył w bólach, ale powstał. Chłopcy stworzyli jakąś tam ekipkę, która mogła tak naprawdę znaleźć się w czwórce, co byłoby naprawdę wielkim wydarzeniem. Realnie patrząc, zajęliśmy chyba miejsca, o które powinniśmy grać. Tak naprawdę no, cieszymy się z tego szóstego miejsca. Wiadomo, że mecz ze Śląskiem akurat po półfinale, po walce w grupie przegranej o półfinał, no, powietrze z chłopaków uszło trochę, jednak mecz ze Śląskiem to mecz ze Śląskiem. Tym razem oni byli lepsi, ale to tak naprawdę no, jeszcze wszystko przed nami. Ci chłopcy mają długie lata grania i jeszcze pewnie nieraz się będą spotykać i takie mecze rozgrywać. A sam mecz był bardzo fajny dla oka, było dużo jakichś takich zwrotów akcji, był wyrównany do samego końca, coś się działo, więc tak naprawdę chyba z tego kibice mogą być zadowoleni, że tak to się właśnie dzisiaj potoczyło. No co jeszcze mogę powiedzieć? No, wracamy do Wrocławia i będziemy pracować na następne lata tak naprawdę i niech ci chłopcy po prostu w klubie WKK rozwijają swoje umiejętności. Na jednych mistrzostwach się świat nie kończy, jest jeszcze pewnie kilka przed nimi, więc tak naprawdę powinni wyciągnąć duże wnioski z tego. Troszeczkę nas ten turniej zweryfikował, pokazał jakieś braki w zespole. Zabrakło troszeczkę jakiejś jedynki, która mogłaby też wesprzeć nas na boisku. Zabrakło jednego jakiegoś przynajmniej wysokiego zawodnika, który dałby solidne wsparcie na desce. No i tak naprawdę no, z każdym meczem każdy przeciwnik nas gdzieś tam potrafił rozszyfrować i zgrało się nam coraz ciężej, ale tym bardziej szacunek dla chłopaków i wielkie podziękowania, że walczyli, że do końca mieliśmy szansę nawet na czwórkę, więc tak naprawdę czapki z głów, bo zasłużyli na pochwałę. Dziękuję bardzo, życzę udanego powrotu do domów. Dziękuję.